Pojazd pochodzi z polskiego salonu i od 3 lat znajduje się w rękach obecnych właścicieli. Niedługo po zakupie została założona instalacja LPG, jaki jest styl jazdy, głównie miejski, około 80% przebiegu to krótkie odcinki. Witajcie w kolejnym odcinku na kanale R2D. Dziś na stole badawczym pojawił się nowy samochód, choć inicjator odcinka dobrze znany widzom kanału, Damian, obecny w kilku poprzednich odcinkach. Tym razem Damian nie przesłał próbek ze swojego pojazdu, lecz z auta należącego do jego brata. Będzie to więc pierwszy raz, gdy na kanale badamy olej z tego konkretnego silnika. W przesyłce znalazły się 2 starannie opisane próbki, bardzo czytelne i estetycznie przygotowane słoiczki. Próbka numer 1 to olej świeży Ravenol 5W30. Próbka numer 2 to olej przepracowany, przebieg 5479 km. Badany samochód to Mitsubishi ASX z silnikiem benzynowym 1.6 Miwek o mocy 117 koni mechanicznych. Pojazd pochodzi z polskiego salonu i od 3 lat znajduje się w rękach obecnych właścicieli. Niedługo po zakupie została założona instalacja LPG, jaki jest styl jazdy, głównie miejski, około 80% przebiegu to krótkie odcinki, zaledwie 3 km do pracy, pozostałe 20% to dłuższe trasy, przede wszystkim wyjazdy wakacyjne. Olej Ravenol 5W30 został wcześniej poprzedzony płukanką, a w trakcie eksploatacji trzeba było dolać około 300 ml oleju. W dzisiejszym odcinku sprawdzimy, czy roczna wymiana oleju przy takiej eksploatacji, krótkie miejskie odcinki plus LPG, pozwala utrzymać olej w dobrej kondycji. Zbadamy olej pod kątem lepkości, degradacji chemicznej i wyników testu bibułowego. Przechodzimy teraz do tej części odcinka, w której prezentuję podstawowe informacje o samochodzie, użytkowniku, zastosowanym oleju oraz sposobie jego eksploatacji. Na ekranie macie pełną tabelę, widać tam szczegóły dotyczące samego auta, czyli jego markę, model, parametry silnika, rodzaj wtrysku, czy obecność filtra cząstek stałych i ogólny przebieg. W drugiej kolejności widzimy podstawowe informacje o właścicielu i jego podejściu do serwisowania, gdzie mieszka, jak często stara się wymieniać olej i czy przy tym bierze pod uwagę nie tylko przebieg, ale też czas, czyli liczbę miesięcy. W kolejnej części tabeli znajdziecie dane dotyczące samego oleju. Zapisane są tam klasy lepkości i jakości, ewentualne aprobaty producentów samochodów, no i to, czy do tego oleju był dolewany jakiś dodatkowy preparat. Następnie mamy blok poświęcony typowej eksploatacji w trakcie tego interwału. Widzimy tam m.in. ile procent jazdy przypadało na miasto, jakie odcinki dominowały, czy to były raczej krótkie, kilkukilometrowe dojazdy, czy dłuższe trasy, oraz ile w sumie przejechał ten olej, ile miesięcy spędził w silniku i czy przed wymianą była robiona jakaś płukanka. No i na końcu dla porządku pokazuję też fragment książki serwisowej albo instrukcji, żeby zobaczyć, jakie są ogólne wytyczne producenta dotyczące oleju silnikowego w tym samochodzie. To nam pozwala sprawdzić, czy zastosowany olej był zgodny z tym, co przewidziano fabrycznie, czy może właściciel świadomie wybrał trochę inną specyfikację ze względu na swoje potrzeby. To tyle w tym naszym stałym technicznym segmencie, dzięki temu mamy już pełny kontekst, wiemy jaki olej został użyty, w jakich warunkach pracował i co zaleca producent. Dzięki temu łatwiej będzie później zinterpretować wyniki badań, które za chwilę Wam pokażę. Przechodzimy do badań laboratoryjnych, najpierw pomiar oleju świeżego, w drugiej kolejności próbka oleju przepracowanego, w tle podczerwień zapraszam do wspólnego eksperymentowania. Lepkość dla próbki oleju świeżego jest następująca: 54,7 mm2 przez sekundę w 40 stopniach oraz 9,6 w 100 stopniach. Wskaźnik lepkości wynosi 162. Porównujemy wynik z tym, co znajdziemy w deklaracji producenta. Obserwujemy zgodność na umiarkowanym poziomie, różnica na poziomie 3-4%. Przechodzimy do pomiaru lepkości oleju przepracowanego. Zapraszam.
Lepkość dla oleju przepracowanego jest następująca: 54,9 w 40 stopniach oraz 10 w temperaturze 100 stopni Celsjusza. Wskaźnik lepkości wynosi 172. Liczymy zmiany procentowe, bardzo ładne wyniki, w niższej temperaturze praktycznie bez zmian, w wyższej temperaturze mamy wzrost lepkości około 4%. Przechodzimy do kolejnego etapu badań, test bibułowy. Użyjemy testu wewnętrznego R2D w opcji z trzema bibułami. Zobaczcie, jak wyglądała aplikacja kropli na test oraz kilka zdjęć po określonym czasie. Jakie otrzymano wyniki? Pierwsza bibuła, plama trochę ciemna, ale to może być pochodna tego konkretnego oleju. Druga bibuła, wynik średni, ciemna plama i poszarpania na strefie dyfuzyjnej. Trzecia bibuła, również wynik przeciętny. Tutaj pytanie kluczowe, czy to nie są pozostałości po zastosowanej płukance. Przechodzimy do podczerwieni. Rejestrujemy widma, przyglądamy się otrzymanym wynikom, porównujemy widmo oleju świeżego z widmem dla oleju przepracowanego. Następnie generujemy widmo różnicowe, żeby sprawdzić, w jakim stopniu olej zdegradował z punktu widzenia zmian parametrów chemicznych. W podczerwieni mamy następujące wnioski. Spore zmiany w obszarze zanieczyszczeń, wartość na minusie, co może oznaczać, że nowy olej połączył się z pozostałością po poprzedniej wymianie. Jeśli próbka rawenola była zalana bezpośrednio po płukance, której trochę zostało w silniku, to istnieje wysokie prawdopodobieństwo, że resztki płukanki lub ich reakcje z nowym olejem są przyczyną mniejszego sygnału w zakresie OH, czyli ujemnego pola w tym fragmencie widma. Reszta parametrów bez zastrzeżeń, bardzo ładne wyniki. Podsumowując, agregując wszystkie zmiany w jeden wskaźnik jakości, otrzymujemy wartość 91%, czyli bardzo wysoka nota. Poza testem bibułowym lepkość i podczerwień wypadły bardzo dobrze, natomiast test bibułowy, tak jak wspomniałem wcześniej, może być czuły na pozostałości po płukance poprzednim oleju. W ramach ciekawostek polecam zobaczyć odcinek numer 173, ten sam silnik, bez instalacji LPG, inny olej, dużo wyższy przebieg, tego typu porównania mogą dostarczać cennej wiedzy. Dziękuję za wspólne eksperymentowanie, z góry dziękuję za aktywność na kanale, bo jest ona bardzo ważna. Komentarz, łapka w górę, subskrypcja kanału to sygnały dla mnie, że prowadzone eksperymenty spotykają się z Waszym zaciekawieniem. Zapraszam osoby zainteresowane udziałem we wspólnym eksperymentowaniu do kontaktu mailowego, znajdziecie go w opisie filmu. Dziękuję wszystkim patronom kanału za wsparcie inicjatywy prowadzenia eksperymentów na platformie YouTube. Wszystkich zainteresowanych zapraszam do tego grona. Do usłyszenia w następnym odcinku. Cześć!